Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę Adwentu. Ja już siedzę w samochodzie, dzisiaj wzięliśmy mój samochód i jedziemy. Dzisiaj jest w ogóle niedziela handlowa tutaj w Düsseldorfie, więc jedziemy sobie trochę pochodzić po sklepach. Może zahaczymy o jarmark świąteczny, który też znajduje się tam blisko. Nie może, tylko na pewno, bo chciałam też zobaczyć, co tam mają, sobie pooglądać. Także dzisiaj taki dzień zaczyna nam się spacerowy. Mamy kolejny dzień. Wiecie co? Wczoraj chodziliśmy po tych sklepach 3 albo 4 godziny. Było pełno ludzi, bo chyba wszyscy, wiecie, to był taki czarny weekend, można powiedzieć, i wszystko było poprzeceniane. Były fajne promocje. No i byliśmy w Peek & Cloppenburg i tam też było 30% promocji od 150 euro wzwyż, także też zaoszczędziliśmy kasę. No i pokażę Wam właśnie, co kupiłam. To znaczy Louis mi kupił, dlatego że mi było szkoda pieniędzy i zaczęłam kręcić nosem i on mówił, że i powiedział, że mi weźmie, także bardzo się cieszę, bo bardzo mi się podobają te buty. Nie piszcie mi proszę w komentarzach, że to są jakieś zabobony, że jak się kupuje buty, to słuchajcie, ja w zabobony w ogóle nie wierzę, naprawdę w ogóle. No i to są te buty, one są tak jakby taką mają fakturę jakby gumową. Tutaj na przodzie mają takie trochę wypukłe, na takiej koturnie, i to jest od Kevina Kleina, więc tutaj mają jeszcze takie właśnie napisy. I do tych butów w ogóle chciałabym sobie kupić czarną czapkę, też tutaj właśnie z napisem Kevina Kleina na przodzie, żeby tak właśnie fajnie pasowało. Także powiem Wam, że po tych 3 godzinach chodzenia po tych sklepach, jak ja na końcu przymierzyłam te buty, to mi było tak wygodnie, one są naprawdę bardzo wygodne, że chyba to mnie najbardziej też przyciągnęło, że nie chciałam ich ściągnąć, tak mi wygodnie w nich było, także bardzo się cieszę z tych bucików. I oprócz tego dostałam jeszcze kurtkę. Kurtka, tutaj wzięłam ją, nie wiem, jak tutaj Wam pokazać, bo nie mogę jej całej rozłożyć, ale pokażę Wam, jaki to jest materiał. To jest taka kurtka jakby trochę matowa, ale jednak taka trochę błyszcząca. I ona nie ma żadnego paska, żadnych jakichś guzików, żadnych ozdób, jest po prostu cała czarna. Ale co mi się spodobało w tej kurtce, to, że ona ma właśnie taki stożkowaty krój i ten krój pasuje do mojej figury, bo ja mam szerokie biodra i to się właśnie fajnie tak ułożyło moim zdaniem. Przymierzałam różne kurtki, były różne jakieś z paskami, że mi tam, wiecie, jak się przepasałam, to mi tam to wszędzie odstawało, jakieś takie, co mi za bardzo nie pasowały, a ta, jak włożyłam od razu, słuchajcie, mi się spodobała i wzięłam. To jest firma Only i no tak jak widzieliście, ona jest taka trochę pompowana i właśnie z takiego materiału. Także też bardzo mi się podoba. Wiecie co, ktoś napisał mi w komentarzu we wcześniejszym vlogu albo jeszcze wcześniejszym, że mam czekoladowy głos. Nigdy o takiej formie opisywania głosu nie słyszałam, ale powiem Wam, że bardzo mi się spodobało, troszeczkę tak, wiecie, z uśmieszkiem, jak przeczytałam ten komentarz, no bo nigdy nie słyszałam, że można mieć czekoladową barwę głosu, także nigdy tego nie słyszałam, ale spodobało mi się, że mam czekoladowy głos. Mieszkanie już udekorowane na szczęście, także dekoracje już mam z głowy. Zostało mi jeszcze powiesić takie dwie duże betlejemskie gwiazdy. Tutaj sobie gdzieś zamontuję właśnie w dużym pokoju na górze i jeszcze w jadalni, także to mi jeszcze zostało. No i wiecie, powoli trzeba rozglądać się za prezentami. Na razie w tym tygodniu, chyba dzisiaj nawet, pojadę i kupię takie prezenty na Mikołaja, jakieś takie, wiecie, symboliczne.
ale pamiętam, jak ja byłam mała, na Mikołaja dostawaliśmy właśnie pod poduszkę te rzeczy. Mama wkładała nam pod poduszkę i zawsze, jak się dowiadywałam o tym, że to właśnie jest ta noc, kiedy będzie ten prezent pod poduszkę, no i już byłam troszeczkę taka starsza, więc tam, wiecie, wyczekiwałam, nie mogłam zasnąć, a w nocy, jak mama przychodziła, to nieraz wyczaiłam to i się budziłam wtedy, bo wiecie, ta paczka tak szeleściła i od razu w nocy rozpakowywałam ten prezent, albo też właśnie jak się nie obudziłam, no to nad ranem i pamiętam, kiedyś dostałam taki piękny pamiętnik, taki troszeczkę spompowaną jakby okładką, w środku miał kolorowe, różowe jakieś kartki, jakieś tam były właśnie obrazki i właśnie, żeby coś tam sobie zapisywać, linie jeszcze były do tego i ten pamiętnik miał kudeczkę i pachniał, tak pachniał, że ja ten zapach, słuchajcie, do dzisiaj pamiętam, ja się tak cieszyłam z tego pamiętnika. No to były właśnie takie czasy, gdzie naprawdę nie było internetu i takie drobiazgi, to było po prostu coś niesamowitego, jak człowiek, jak dziecko potrafi się cieszyć naprawdę z drobiazgów, bo nieraz co za dużo, to też niezdrowo. Taki przepych w tych zabawkach i w tym wszystkim dla dzieci, że wiecie, nieraz mają tyle rzeczy, że po prostu bawią się, rzucają i w ogóle nie doceniają. Ja, wiecie, jak kiedyś jako dziecko to nie miałam tego wszystkiego, ale naprawdę na dworzu bawiłam się, słuchajcie, w sklep bawiłam się w jakieś, nie wiem, ziemniaki to były kamienie, szczypior to była trawa i tak dalej. I słuchajcie, takie zabawy najbardziej sprawiały radochę. No ale są inne czasy, inne zabawki, ale myślę, że to wszystko jest po prostu za dużo. Niektórzy rodzice kupują dla tych swoich dzieci, że one później po prostu się nie potrafią cieszyć. No ale to każdy musi wiedzieć. No tak to było u mnie. Ja chłopakom zawsze daję takie prezenty właśnie symboliczne i myślę, że mojemu starszemu synowi kupię taką książkę. On chciał w sumie taką książeczkę. Nie wiem, co to jest za książka. Kiedyś mi o niej mówił, kiedyś mi nawet ją wysyłam, więc teraz jest dobra okazja, żeby mu tą książkę zamówić. Louis dostanie butelkę na fitness, także już też mam zamówioną i jeszcze temu młodszemu muszę coś kupić. I do pracy też muszę kupić prezent, bo w pracy jak będziemy mieli spotkanie wigilijne, to też zawsze losowaliśmy imiona i sobie właśnie na tym spotkaniu wręczaliśmy, ale tym razem tak było to zorganizowane, że każdy losował literkę. Ja wylosowałam literę G. I na tą literę powinien zaczynać się mój prezent, który będę wręczać. Później te prezenty mamy zapakować w gazetę i tak anonimowo właśnie takie nieozdobione, nie w papierze świątecznym, tylko w tej gazecie, mają wszystkie leżeć tam na stole. Oni je później pozbierają. No i dalsza część tej zabawy będzie wytłumaczona na tym spotkaniu wigilijnym. Także ponieważ wylosowałam literkę G, mam w planach kupić Glühwein, takie bezalkoholowe, bo nie każdy pije alkohol, i Gutschein. Także kupię Gutschein tam za 10 euro. Ktoś tam sobie wykorzysta i właśnie ten Glühwein. Także to dzisiaj muszę jeszcze kupić, także ja się zbieram, zjem śniadanko i jadę na takie malutkie jeszcze zakupki. Grab your coat, it's getting cold, just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings, oh and a little bit of mistletoe. They're decorating the Christmas tree with the star up top. Toys for every little girl and boy who mailed in letters, 'cause they've been better, so much better than the year before. Santa's crossing off every wish, even moms and dads have made the list. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. The sound of sleigh dash up, dance.
Ja już wróciłam ze sklepu i słuchajcie, kupiłam takie dwa serki ziołowe. Chciałabym zrobić z nich taką roladę obtoczoną właśnie jakimiś orzechami. Tutaj kupiłam orzechy z żurawiną, pistacje. Pokroję jeszcze szczypiorek i pietruszkę i to właśnie wszystko tak obtoczę. Tak jakby taką roladę zrobię. I tutaj kupiłam świeżutki chlebek w piekarni. On jest taki chrupiący, ale niepotrzebnie powiedziałam pani, żeby właśnie go pokroiła. Mogłam zostawić w całości, wtedy mi tak lepiej się prezentuje, ale i tak taki świeżutki właśnie sobie zaraz zjem z tym serkiem i już się nie mogę doczekać, bo jestem trochę głodna, więc biorę się za przygotowywanie. Powrót do domu. Wróciłam, wiecie co, z dwoma dzbanami. Już Wam pokazuję. To są takie dzbany, które przydadzą mi się w kuchni. Ja zawsze chciałam mieć takie dzbany na przyborniki kuchenne. Tutaj ten większy, a ten mniejszy, nie wiem, może na jakieś kwiatuszki obok suszone. Także tak sobie zaplanowałam. Była na nie 60% promocja, więc ja za te dwa dzbanuszki zapłaciłam jedynie 7 euro, a naprawdę zawsze chciałam mieć takie dzbanki, także mi się udało. I słuchajcie, spotkałam znajomą i ona się mnie pyta, a masz Facebooka? Ja mówię, że nie mam Facebooka. No jak to nie masz Facebooka? Ja mówię, no nie mam Facebooka, wszyscy mają. Ani nie mam, mówię, TikToka, ani nie mam Instagrama. Tutaj można mnie znaleźć na YouTubie. Ale słuchajcie, dlaczego ja nie mam tego Facebooka? Ano dlatego, że po pierwsze uważam, że to jest zjadacz czasu. Ja potrafiłam, wiecie, wejść na portal i po prostu tak palcem tylko przejeżdżać, patrzeć kto co wstawił i później już godzinki nie było. Także ja zauważyłam, że to mi strasznie zabiera czas. To jest jedna sprawa. A druga sprawa... Facebook, w ogóle kiedyś to jeszcze była nasza klasa przed Facebookiem, to był taki polski Facebook, można powiedzieć. I po tej naszej klasie wszyscy właśnie zakładali Facebooka i fajnie na początku, wiecie, no, można się skontaktować z różnymi osobami, których się nie widziało przez lata i znajomych sobie tam podglądać, ale później ja zauważyłam, tak mi zbrzydł ten Facebook w moich oczach, dlatego że wszystko tam się działo na pokaz. Po prostu każdy wkładał tam jakieś filmy, jakieś zdjęcia, no po prostu tak wyidealizowane, że to się po prostu nie równało z prawdą. Ja znałam niektóre osoby, które naprawdę miały problemy finansowe, miały kredyty, wcale nie miały jakiegoś różowego życia,
A tam na Facebooku wszystko wygląda tak idealnie, jeżdżą na wycieczki, za kredyty oczywiście, ale nikt o tym nie wie, także sobie ludzie myślą, wiecie, że ojejku, jakie oni mają piękne życie, jeżdżą tu na wycieczki, zawsze uśmiechnięci, piękne rzeczy. No i powiem wam, że to było strasznie przekłamane. I wszystko takie, wiecie, zastaw się, a postaw się, takie wszystko na pokaz, i to mi strasznie zbrzydło w tym Facebooku, więc stwierdziłam już wtedy, że po co ja w ogóle to przeglądam? Przecież ja wiem, że ta osoba, nie wiem, no wcale nie jest taka, jak tutaj pokazuje, a jednak w nią wchodzę, bo ja też wchodziłam właśnie i dalej patrzyłam, co tam było wstawione. No i to właśnie w związku z tym, między innymi. Dlatego wykasowałam Facebooka, ale w dużej mierze właśnie dlatego, że to są zjadacze czasu, naprawdę. No i ja tutaj znajduję jedynie czas na ten YouTube dla Was, ale tutaj uważam, że jest zupełnie inaczej. Tu jest jakaś interakcja, tutaj ja się z Wami komunikuję, widzicie mnie, jak ja się zachowuję, jak ja z Wami rozmawiam, także. Fajną taką społeczność tutaj naszą tworzymy. Dzielimy się wspólnymi zainteresowaniami. No, tak mi się wydaje, że jak ktoś ogląda, to też właśnie go interesuje, co tam na przykład robię, co tam gotuję i tak dalej. Się nagadałam, słuchajcie. No i tak, tutaj będę się teraz z Wami żegnać. Tym moim. Jak ktoś powiedział? Czekoladowym głosem, tak? Czekoladowym głosem. Także żegnam się z Wami czekoladowym głosem i zapraszam na następnego Vlogmaska.